Łyżwiarze mają tutaj stworzone bardzo dobre warunki. Trenuje tutaj teraz kadra Polski short tracku przez 3 tygodnie, kadra Polski sprinterów, także korzystamy z tych warunków lodowych i także z uroków miasta, bo Opole myślę, że wszystkim bardzo się podoba. Już od 2014 roku, kiedy to Holenderka trenująca short track zrobiła złoty medal na 1500 metrów na torze długim, te dyscypliny zaczęły się zazębiać i korzystać z siebie wzajemnie. Także myślę, że Opole i tak łyżwiarstwem stoi, bo macie niesamowite osiągnięcia. A my tą tradycję na pewno będziemy chcieli podtrzymać i promować mocno sport w mieście. Dlatego serdecznie zapraszam już 17 grudnia na zawody. Wszystkie dzieci do 14 roku życia. 17 grudnia, powtórzę jeszcze raz, bo to będzie świetna impreza dla dzieci. Można przyjść na łyżwach figurowych, hokejowych i co więcej, każdy uczestnik na pewno wróci szczęśliwy z medalem na szyi. Także ja wiem, że jeszcze rok szkolny się nie zaczął, ale święta tuż, tuż za rogiem. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Na pewno będziemy się świetnie bawić. Będę ja i jeszcze myślę, że parę świetnych łyżwiarzy szybkich również tu zawita. Co byś przekazała młodszym łyżwiarzom, którzy na przykład mają ambicje, na przykład być takim jak ty? Ja przede wszystkim, żeby się nie poddawać i podążać za swoimi marzeniami. Trzeba głośno na pewno mówić o swoich marzeniach i o swoich celach i ciężką pracą do nich dążyć. I to też powtarzam, bo również prowadzę swój klub sportowy i trenuję dzieci, które tutaj również skorzystały z dobrodziejstwa lodowiska, że trzeba po prostu ciężko na tym pracować, że to nie jest tak, że ktoś wskakuje w te łyżwy i od razu tutaj tak jedzie jak kadrowicze, tylko to są lata pracy i godziny wyjeżdżone na tym lodowisku. Także, ale warto marzyć i warto jeździć na te Igrzyska Olimpijskie. Każde lodowisko się od siebie różni, ale bardzo trudno na pewno jest utrzymać dobrą jakość i dobrą kondycję lodu latem, bo wiadomo, warunki atmosferyczne są różne, wydatki energii ogromne na utrzymanie takiego lodowiska, no ale nie narzekamy, jest dobrze, cieszymy się z tego, co mamy.